O mój Boże. Co tu się odwaliło? Dobra, oglądamy. Kurde, i to mógł być rekord świata. Jestem ciekaw, ile straciłem na tym, naprawdę. To był tak dobry run. I ten walony strąko, co się zrespił, tak dziwnie. Tak cholernie dziwnie. Okres próbny, gdzie będę próbował. Że do tej pory jestem w szoku. Jest Znowu kontencik na stream wygrałem. rano, ale dajcie mi to jeszcze na YouTube'a wrzucić, co? Dajcie mi to jeszcze na YouTube'a wrzucić. Obiecaję. Nie, no wiadomo, oglądajcie jak chcecie. Dobra. Co sądzisz o energetykach? Nie jestem fanem. Nie jestem fanem absolutnie. Tylko ja nie muszę odczekać czasem 24 godzin, zanim coś z Twitcha wrzucę na YouTube'a. Jakby mogą mnie za to pokarać, jak wrzucę Jeżeli wcześniej nie chyba. regularnie, To tak działa? Chyba tak działa. to nie jest dobre dla zdrowia. Ale nie wiem, jak to działa w praktyce. Co powiesz o kakao? Nie mam pojęcia. Ostatni raz, kiedy piłem kakao, to było tak dawno temu, że nie pamiętam, jak smakuje nawet. Możesz normalnie przecież? Mogę? Świetna Jeśli w plastikowe regulaminie macie, Twitcha jest świetna. coś takiego. Jak Są nie mam bardzo partnera, to poważne wizje, mogę? proszę się nie śmiać z nich. Wydawało mi się, że przy Jestem dziś Affiliate herbaty, też to weź soku jestem. malinowego. Wydaje mi Szans się, że masz. przy Affiliate też to jest. Nie wiem, czy Ewron coś wiesz na ten temat, jeśli Do możesz trzech kapci to wpływa dopowiedzieć. pozytywnie na zdrowie? Pozytywnie w sensie neutralnie, O czy mój oczywiście pozytywnie? Boże. Będziesz o tym rzucał, nie czeka. O spoko, Do szaję. wojska. Raczej się nie przyczepię, jak to są małe liczby. Wyłącz live splita, dobra, sorry. Sorry. Surprise. Elektryk. Elektryk za flachę zapodał 25 złotych. Pozdrówki. Dzięki wielkie elektryk i za gift suby też dzięki. Dzięki wszystkim, co tam dołożyli się teraz. Nie znam się tak bardzo. Co jest? Nie znam się aż tak Patrzcie, bardzo. jaki to był dziś. Zobaczymy. To nie był dobry początek. Do wioski pół minuty musiałem Może sobie iść. zrobię kiedyś okres próbny, gdzie będę próbował tych. Tutaj musiałem jeszcze wydobyć 4 drewna, żeby robić kamienny kilof. Tak, Tych wszystkich tu już w rzeczy? ogóle padła decyzja, co nie? Tu już padła decyzja, Who knows, chat, who knows? żeby robić Wspieramy. strata pod. Nie robić kod strata, czyli tradowanie na wiaderko, tylko robić strata, że kopię. Bo widziałem, że są jaskinie wcześniej, co nie? Tutaj Ja wcześniej się zobaczycie, nie to znam są się aż tak jaskinie. bardzo. Zobaczymy. Tu jest jaskinia, więc sobie pomyślałem, dobra, tu widzę, że jest domek z tym szybkim piecem, co jedno żelaza przepala w 5 sekund. Więc sobie pomyślałem, okej, to zabiję golema i zdobędę to żelazo i będę git raczej, co nie? Możemy Tak, zrobić kiedyś Ejruś, okres mamy półrówny, gdzie będę rekord! próbował Mamy tych. rekordzik! Mamy Tych rekord, wszystkich dobra. rzeczy. Let's Who go! knows, chat, who knows? Wspiera mnie przemianę materii, czy coś Congrats on new takiego. PB, yo! Thanks, mate! O. Holy day, my first fashion! Oh! Może yerba? Nie wiem, muszę zrobić research, actually, bo... Teru voiceful. No, więc... O, żeby mi sił wystarczało, co nie? Muszę jakiś research dobry zrobić, ale no... Wiele rzeczy muszę zrobić i... Standardowo... I tu... Taktyka na ten, co nie? No. Poleciałam. Mało czasu na Bo to wszystko. wiem, że będę potrzebował wykopać 3, może 4 żelaza. To się przetopi 20 sekund, to nie jest tak długo, to jest git, więc... Poszedłem po to. Zebrałem też łóżka, bo one były blisko. O, tu jakie kurde place'y robię, co nie? Jedzonko, żeby mi starczyło. 6 tych wystarczy nawet na całego rana. Ty, mechanicznie całkiem dobrze mi szło nawet. Wasn't bad, actually. Nie mogłem postawić bloków, ale dalej lecę. Halo. Dobra, przyciszę siebie, żeby nie było confusion, jak mówię coś. Nie, tu się lawa pula nie znajdzie, co nie? Chyba nie mamy na to szans. Tutaj szukam żelaza, co nie? Tu już szukam żelaza, nie mogę Ale żelazo znaleźć. już jest szansa, tylko no. Co nie, Ciężko idę do pani jaskini i znajdziesz, nie ma co? żelaza niestety, więc muszę się cofać, bo jest koniec jaskini. Śmiesznie to wygląda od dołu. Gwóźdź w dół. No taki jest plan, tylko nie mam żelaza na żelazny I tu była kilof. jeszcze druga jaskinia, ta, co nie? Właśnie Liczyłem zaraz na ją to, że też zobaczę i idę znajdę, bo ma tutaj. ten piec fajny. O. I jest żelazo ładnie. Takie coś. Wykopuję dwa, wsadzam od razu, żeby to się zaczęło przepalać, żeby tracić jak najmniej czasu. Mam żelazo, super. To jest szybsze Żelazo niż jakoś kod nosi. strat. To O, jest szybsze niż mógłbym kod wyrzucić strat. od razu.
Więc to był dobry wybór. Krychu. Dzięki za donate. Tylko sobie wodę. Jesteśmy content. I to na skinie Tobiasza, let's go. Co robisz, typie? I ten villager se wszedł i troluje, co nie? Ej! Stop it, man. Patrz, jak to się szybko przetopiło. Widzicie? Wszystko zdobyłem, co trzeba było. Mam wiadro, mam wszystko. Lava dousing! Lava dousing! Let's go! Lava fucking dousing! Stary rekord Polski, Hofika 17.33 sprzed niecałego tygodnia w sumie. Tu szukam miejsca, gdzie mogę zejść niżej. Nie widziałem nigdzie, to po prostu poszedłem w tę stronę i tu jest actually zejście fajne. Super. Bałem się, że te moby będą mnie gonić, ale na szczęście nie goniły. I tu, o Boże. Still alive. Co za typ, co robi, Jezus Maria. Jakbyś tu zginął. Co nie, to nie jest sub 4 wejście, ale mam jedzenie, mam łóżka, więc to jest całkiem dobre wejście dalej. Tu niepotrzebnie rozkopałem za tym. Hofik, dzięki za rajda! Co jest? Aha, to jest wybacz, tam. Hofik, ale... Zobaczysz, jaki nether był, Hofik. Patrz na to, Hofik. Patrz, co tu się dzieje, Hofik. Jeszcze nie mogłem wziąć lawy, biorę sobie lawę na spokojnie. Okej. Nether... Nie sub 4, ale 4... 4.20 prawie, kurde. 4.20 nether prawie. 20 prawie, więc pog. Jestem z ciebie dumny. Aaa, Hofik. Patrz na to, wchodzę do netheru, jest bastion. Jest bastion. Ja pierdzielę. Widzę bastion. Włączam F3. Na minus, minus, tak? Nie, na minus plus. I co widzę później? Tu jest forteca. Ja pierdzielę, faszczyn. Hofik, faszczyn dostałem pierwszy raz. Pierwszy raz w życiu dostałem taki faszczyn. Pierwszy raz. To jest fastion! Dobra, zamykam i tutaj się, zamykam, się, jaki... zamykam dobra. Się, zamykam się, zamykam jak się. Jak chcę zobaczyć, jaka była reakcja czatu. Oho, oho! Oho! Dlatego? Tutaj drugi crafting zrobiłem, bo jestem głupi, nie widziałem poprzedniego. Vamos! Vamos! Co ty zrobiłeś? Patrz co zrobiłem, Shadow, patrz co się stało. Tu nawet na bezpiecznie se spływam łódką. Chciałem speedwisza robić, ale bałem się, że oni jakoś przeparkurują dziwnie, więc się od góry podbudowałem. Jak szybko zrobię? 5.30 mniej więcej zacznę. Szukam skrzynki. Widzę, że jest tutaj. I actually, ale ja tu musiałem klaczować, ja tu tyle musiałem klaczować, ten walony gościu mnie spowolnił, bo odstraszał pigliny, co nie? Co musiałem zrobić? Musiałem im schodki zrobić od razu, żeby wchodzili po prostu inną stroną, ale oni dalej się bali tego typa, więc go zasłoniłem, co nie? Aż mi się bloki skończyły dosłownie, szybko bloki biorę. Jak się i parę z nich przeszło, więc nie było najgorzej. Nic ciekawego w skrzynce, no, niestety. Szat, że ten jeden... Ty, ale dużo obsydianu wypadło, actually. Bardzo dużo obsydianu wypadło. Chyba, że miałem z obsydian z tego, z tej pierwszej skrzynki. Tak, miałem 6 obsydianu, nevermind, miałem 6 obsydianu. No i niestety miałem mało piglinów przez to, że... PPG były straszne. Ta, skupienie full, co nie? Gravel na nich, żeby łatwiej było mi dostać się do złota, biorę złoto, wyrzucam, idę po drugiej stronie, żeby zbierać trade'y. I tak, pamiętam, że mam 3 łóżka, więc wiem, że po tyle już nie tak mi wystarczy. Holy shit. Chyba zaraz wywalę nawet te. Nie potrzebuję, tu zbieram więcej rzeczy. Dalej nie ma pereł, to mnie zaczęło martwić. Brak pereł zaczął mnie martwić. Brak pereł bardzo zaczął mnie martwić. Diables! Diables! Pog! Dzięki za rajda, ziomuś. Witam wszystkich, ludzie.
Siema wszystkim, co tam? Ludzie, zrobiliśmy rekord Polski, top 10 świata. Ksylax jeszcze z subem. Co, czekaj! Na poziomie trzecim Ksylax! Okej, okay, dobra, I'm done. Ksylax przyszedł do mnie, ja już, on już... No nie, będzie mi dawał pieniądze. Trzeci poziom subskrypcji, dobra. Dzięki wielkie, dzięki za rajda Diables. Oglądamy teraz tego rada jeszcze raz. Surprise. Okej. Gościu, co 50 subów giftów dał. I teraz każdy z osobna będzie się wyświetlał, bo nie ustawiłem tego dobrze. Jezus, Ksyluś. Ksylaksiuś, nie wiem jak cię, nie wiem, ale dzięki. Porypany jesteś, typie, porypany, dzięki wielkie. 15:52 czas zrobiliśmy, dobra. Przeładuj alerty, no, tak chyba zrobię. Dzięki wielkie, Ksylax. Holy shit. Bałem się dnia, kiedy Ksylax przyjdzie do mnie na streama. Bałem się. Dzięki wielkie. Serca jak najbardziej. O, bo ja się tu roztopię zaraz. Dobra, dajcie mi chwilę. Cholera emocji naraz. Dobra. Dobra, lecimy dalej z oglądaniem. Lecimy dalej. Dzięki wielkie jeszcze raz, Ksylax. Dzięki wszystkim za wsparcie. Dzięki Diables jeszcze raz za rajdzika. Dobra, oglądamy rekord. Co tu się działo? Robimy Bastion w tym momencie. Obok Bastionu mamy od razu Fortecę. To jest niesamowite, co tu się dzieje. On, proszę. I nie ma pereł jeszcze. Actually, wytradowali praktycznie całe złoto i dopiero mi dropnęło pereł. 20 pereł. Co jest mniej niż średnia, co ciekawe. Tak, to jest mniej niż średnio. Powinienem średnio dostawać powyżej. 20 wydaje mi się 6 powinno być średnio, co nie? Wydaje mi się, że 26 powinno być średnio pereł. Dostałem 20. Tam jeszcze paru traduję. Ale 20 pereł to jest wystarczająco dużo. Było w drugą stronę, co nie? To... VIP Dax, dobra, muszę zacząć rozdawać VIP-y wszystkim. Come on. Ta. VIP Diable zdamy. VIP Kucu. Nie wiem, kto tu jeszcze jest. Zaha, Mandzio damy, co nie. Reszty sobie przypomnę. Dobra, oglądamy rana. Mamy od razu fortecę, co nie? Przewijmy to, jak chcę skomentować mój FOD proces. Dobrze, reszcie spokojnie, ogarnę te VIP-y, nie bójcie się. Dałem na szybko tych, których pamiętam. Dobra, oglądajmy, nie rozpraszajmy się, rozpraszacie mnie. Dobra, lecimy. Sprawa wygląda tak. Mamy fortecę, ale ta strona... Nie jest... Bugi tobie też dam, nie bój się. Ta strona nie jest zbyt dobra tutaj. To jest problem troszeczkę. Bo to nie jest dobra strona. I to też, to co tutaj widzicie, to też nie jest dobra strona fortecy. To co decyduję robić, nie będę biegał po tym terenie. I mogę ewentualnie nie znaleźć dobrej strefy, więc po prostu wbiegam do środka. Co nie, rozglądam się, nie widzę dobrej strefy. Więc lecę po prostu do środka. Wydaje mi się, że to była bardzo dobra decyzja. Actually. Rzucam perłę jeszcze, żeby być jeszcze troszkę szybszym. I mamy od razu przejście. Puls! Powyżej wszystkiego, co jest możliwe, co nie? Liczymy drop rate. 1:1, ludzie. 1:1 w tym momencie. 8 minuta, ja pierniczę, jaki czas. Co się dzieje na czacie? I was here. Dwa na dwa, let's go.
podbuduje, żeby złapać pałkę, ale nic nie dropnął. 2 na 3, tak? Actually sporo się tu zrespiło teraz. 4 na 5? Nie, 4 na... nie wiem na ile. 4 na 6 chyba teraz jest. Ten dropnął. 5 na 7, co nie? Czy tam 5 na 8. Wyliczycie? Nie wiem, czy wyliczycie różne tu liczby, widzę. Monitor tętna. Mogę coś takiego zainwestować? Ta, 21 na 37 pewnie. I tak. Tu już... co myślałem w tym momencie? Mam 5 pałek, słyszę tego Blaze'a na dole i ta jedna szósta pałka, co tam spadła gdzieś na dół. Co myślę, okej, okay, idę na 6 pałek, ewentualnie na 7, jeżeli ten dropnie. Ten dropnął i to actually uratowało tego rana. Mamy 7 pałek, szukam miejsca blind travelu, skapnąłem się, że to jest odpowiednie miejsce. Stres cholerny leci. Wyrzucam itemy i tworzymy portal, co nie? To są dobre kordy. Odpowiednie. Więc jest fajnie. Holy damn! Please! 9-16 wychodzimy z netheru. 9-16. Ja w tym momencie ledwo oddycham. O Boże, ale mi serce napierdziela. Ja w tym momencie ledwo żyję, dosłownie. 101. Widzę ten kąt, 101, co nie? To sobie myślę, okej, okay, opłynę dookoła i wrzucę kolejną perłę. Jeżeli ona przetnie ląd, to wiem, że jest blisko. Jeżeli nie przetnie, płynę cały czas łódką, więc win-win. Sytuacja win-win, co nie? Epickie, actually. I nie przecina. Nie przecina, ale wiem, że jest dosyć blisko, bo się kąt mocno zmienił. Pawziu, mamy rekord! Pawziu, mamy rekord! 107 teraz? Nie jestem pewien. Wszyscy, I was here. Nic nie widzę. Nie ma żadnego miejsca w tym oceanie. Mogę rzucać perły, mam dużo perł. Tak, i tu wiem, że mogę rzucać dużo tych, bo mam 14 aż. W sensie, skraftowanych 6, jedna pękła, mam teraz 13, mogę rzucać na pewno. I co? I tu się jeszcze bardziej kąt zmienia, więc wiem, że to musi być blisko. Więc szukam, czy nie jest czasem exposed. Ale nie widzę, żeby był exposed. Tu myślałem, że może jest, ale to są inne struktury. I płynę dalej, co nie? Płynę dalej. Wysepka malutka, for sure. I to, już miałem w głowie, że to musi być ta wyspa. Small little island. Patrzcie, 11.05, jestem nad strongholdem, ale o tym nie wiem. 11.05. Ta, mam łóżko, mam nitki, mam wszystko. W szoku byłem. Nie spodziewałem się, że to będzie w oceanie, skoro mam dwie duże wyspy wokół. Chill! To absolutnie było nielogiczne, że Stronghold będzie nie dość, że nie exposed w oceanie, to jeszcze będzie obok dwóch wysp tak blisko siebie. Dosłownie, to było tak małe prawdopodobieństwo na to. To jest, nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego, dosłownie. Nigdy w życiu nie miałem takiego Strongholda, który byłby tak blisko dwóch wysp w oceanie. Chociaż... Nigdy. To była najgorsza sytuacja, jaką trafiłem kiedykolwiek. I tak się dziwię, bo nie przecina za bardzo ten kąt. I tu się dziwię. I tu już wiem, co się stało. I tu już wiem, że jakoś się bardzo dziwnie zrespił. I tu już wiem, że się... To mógł być rekord świata. To mógł być rekord świata, jakby się skapnął, albo byłby exposed. Oceanie. What? Tu się patrzę na kanion, nie widzę exposed'a, rzucam kolejne, widzę, że leci dalej. Więc jestem w szoku, jestem confused, ale lecę dalej, co nie? Jak? 11.05. I odpływam trochę na prawo, żeby zobaczyć, gdzie to się przetnie dokładnie. Tu sprawdzam, czy nie jest exposed, nie widzę. No i widzę, że zmienia kąt, więc wiem, że to jest dokładnie tutaj. Bo miałem jeszcze podejrzenie, że to będzie na wyspie. Ale nie było. To jest ten chunk tutaj. Już wiem, że to jest ten chunk, ale wolę się upewnić. Kolejna pękła, dwie już pękły, co nie? Wiem, że to jest kolejny ten chunk. I tu pękła trzecia.
I jeszcze ten gościu z trójząbem. Ja sobie myślę, jak się wkopać tutaj, nie mam pojęcia, trójząb mnie atakuje. Chcesz we mnie nawalać? Próbuję się na 4-4 wkopać, gość we mnie nawalać. Próbuję jeszcze powietrze złapać. Ale nie mogę tutaj sensownie się wkopać, on mnie jeszcze walnął, panika! No way! Panika! Próbuję odpłynąć, żeby nie zginąć. Mi rozwala jeszcze! Ale actually to, że odpłynąłem, znalazłem wcześniej jaskinię, której nie widziałem. 11.05 tu przepływałem i jest 13.35. To mógł być czas 2 minuty szybciej. To mogło być sub 14. To mógł być rekord świata, o mój Boże. Holy shit. Gdyby Stronghold był normalny, a nie jakiś taki dziwny. Dosłownie, ale unlucky. No shot. Tu wiem, że jest początek. No. Chciałem się upewnić. Idę tu, bo lubię iść do hidden roomów. Tu jest jakieś zejście na dół, se zeskakuję. Idę dalej, ale wiem, że jestem daleko od środka, nic nie widzę, cofam się. Cofam się do tego roomu. Wiem, że jestem dosyć daleko, więc sprawdzam tylko kilka pokoi zaraz. I actually to jest tutaj już. Jest one eye. Akurat jak mi trzy pękły, to mam one eye. To jest, o mój Boże. To było poniżej 14 minuty chyba wejście do tego. No jakoś poniżej 14 minuty, bo in-game time, co nie? Jeszcze smok od razu nie zlatywał, co nie? To też jest kolejna sprawa śmieszna. Robię sobie na spokojnie łóżka, tak, byczku. Celownik lata wszędzie. Kościu. Ja pierdzielę. Wyrzucam wszystko z ekwipunku, przygotowuję sobie miejsce na łóżka, biorę obsydian. Zauważcie co tu się działo. Patrzcie co tu się działo. Ile myśli mi przeszło w tej sekundzie jednej. Patrzcie. Stawiam obsydian i chcę lecieć na tę stronę. Ale widzę, na tej stronie jest smok. Więc sobie myślę, dobra, pójdę na drugą stronę. Ale widzę, że jest bardzo niski filar. Więc się cofam na drugą stronę. Poniżej sekundy wszystkie te trzy myśli. Ja pierdzielę, ale to było intensywne. Jeszcze ten smok, co lata i podwójnie we mnie strzela, co nie? No. Ja czekam na moment, aż mogę się tepnąć perłą na górę. Bo nie chcę, żeby mnie typ zepchnął. Tu się boję, naprawdę boję się, że on się wróci i mnie zepchnie. Ale dobra, widzę, że odlatuje, więc robimy first strata. Tutaj się zaraz zacznę patrzeć, czy... Okej, strzelił znowu. Tu patrzę, czy czasem nie obraca się, ale się nie obróci. Wybrał jednak, znowu, po raz czwarty wybrał, żeby we mnie strzelać, co nie? Po raz walony czwarty. Siema wpadka. Walony czwarty raz! Jestem na Y122 i teraz tylko czekam. Kolejne łóżka, 6 łóżek, easy. 6 łóżek, easy. I zlatuje. I tu patrzcie, jak dziwnie zlatuje, on pod kątem jeszcze zlatywał mi. To też mnie jeszcze dodatkowo zmyliło. I chyba się zdecydowałem, żeby leciutko wcześniej pierwsze łóżko walnąć, tak. Leciutko wcześniej i reszta poleciała już ładnie. Byłby format, gdyby tego wcześniej nie musiał. Let's go! Suck 16, let's go! Let's go, this stronghold, This fucking stronghold, what was this? Perfect English! Moje serce mi wybuchło teraz, mój Boże! Hello there! Holy shit! Dokładnie, Evron, dokładnie. Ja już wiem, że ludzie to będą oglądać, co nie? 200 IQ. Dobra, robimy...